Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, godziny poranne, a ja już jestem w drodze, gonię w tym momencie za Warszawę do Emilianowa, do salonu Mercedesa. Będę odbierał nowego Actrosa dla firmy Raben. Zapytali się, czy chciałbym pojechać i przejechać się nowym Actrosem, odebrać dla ich centrum logistycznego i transportu. Mówię, no jasne, pewnie, chętnie bym się czymś takim przejechał, więc mam jeszcze mniej więcej na miejsce około 30 km. Tam mam się też spotkać z kierowcą tejże firmy, który będzie tym autem jeździł, więc może więcej też mi naopowiada, jak to wygląda od strony perspektywy kierowcy zawodowego. No i zobaczę też, jak wyglądają w praktyce te wszystkie tablety, kamery zamiast lusterek. Zobaczymy, jak to działa. Zatem do zobaczenia na miejscu. Witam Was serdecznie już sprzed salonu Mercedesa. Jest ze mną pan Tomasz Ciesielski z Mercedesa, z którym miałem przed chwilą okazję porozmawiać tam na ciepłej kawie, bo tutaj to na zewnątrz jest dosyć zimno dzisiaj, o nowym Actrosie. Szczególnie też o tym, który czeka dzisiaj tutaj na nas. Będę odbierał go dla firmy Raben i będę miał możliwość po raz pierwszy jechać nowym Actrosem. Do tej pory widziałem to auto tylko i wyłącznie na targach w zeszłym roku we wrześniu. No i to wszystko, co było wewnątrz, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. To auto z zewnątrz się jakoś, panie Tomaszu, nie zmieniło mocno, tak? Tu nie ma jakiejś rewolucji, ale po tych lusterkach, a raczej kamerach, braku lusterek i system kamer bezlusterkowy, który jest standardowy wyposażenie każdego Actrosa piątej generacji, który ułatwia życie kierowcy, poprawia widoczności, bo również w obszarze, kiedy manewrujemy pojazdem, daje dodatkowe korzyści dla kierowcy. Rewelacja, więc to już daje nam dużo, ale wewnątrz, jak zajrzałem sobie do tego auta, wirtualne zegary, tablety, takie wyświetlacze, tak. Które też mają pomóc pracy kierowcy, tak? 12-calowy dla kierowcy, 10-calowy dotykowy środkowy, obydwa oczywiście pomagające zarządzać pojazdem, sterujące oświetleniem, wentylacją, wszystkimi funkcjami, w tym telematyką, bo przecież dzisiaj mamy telematykę w standardzie, tak, w nowym Actrosie, czyli przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym do właściciela i od właściciela do kierowcy. Z drugiej strony mamy wyświetlacze, które powodują, że dużo łatwiej nam jest zorientować się, co się dzieje z pojazdem, jakie są stany eksploatacyjne, więc to jest w standardzie. To dzisiaj ma pomagać pracy kierowcy na co dzień. Przede wszystkim ułatwiać mu życie. Tak, no i to, co się zmieniło, to to, czego nie widać też w tym aucie, o tym żeśmy też przy kawie rozmawiali, że jest mnóstwo nowych systemów, które zarówno mają ułatwiać pracy kierowcy, ale też poprawiać bezpieczeństwo jego podczas jazdy, tak? Ten sztandarowy to jest standardowy system Active Brake Assist piątej generacji, który reaguje na obiekty ruchome, nieruchome przed pojazdem i na pieszych wychodzących przed pojazd i hamujący awaryjnie. I z naczepą nawet załadowaną w zatrzymaniu. Tak, 40 ton, z pełnej prędkości 90 jesteśmy w stanie wyhamować przed obiektem po to, żeby zachować życie ludzkie i towar, który przewozimy w stanie nieskażonym. Czy dzisiaj też zaznam systemu asystenta pasa ruchu i tej jazdy? Nie boję się tego określić, autonomiczne? Tak, autonomiczność drugiego poziomu w standardzie bez mała, dlatego że za niewielką dopłatę jesteśmy w stanie wyposażyć ten pojazd w taki system, który będzie odciążał kierowcę i za niego prowadził pojazd na pasie z punktu A do punktu B na przestrzeni kilkuset kilometrów. To jest ważne. Czyli coś, co było jeszcze do nie tak dawna w autach osobowych, coraz mocniej wchodzi do aut ciężarowych i patrząc na te ekrany, no można powiedzieć, że obserwujemy też to z Mercedesów osobowych, tak? Bardzo jest to podobne do tego. I ADA, którego tak nazywam, i Active Brake Assist są standardową prawie, że montowanymi systemami, bo ich liczba, w zasadzie każdy pojazd testowy w naszej sieci dealerskiej jest wyposażony w te systemy. Czyli klienci mogą je przetestować i sprawdzić w praktyce, jak one funkcjonują, czy przydadzą im się w eksploatacji. Super. Na dobrą sprawę o tym Actrosie, patrząc na listę jego wyposażenia, to moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać i listę tych wszystkich systemów, ale zróbmy w ten sposób, bo wiem, że jeszcze mają trwać formalności związane z przekazaniem tego auta firmie Raben i zanim odbiorę kluczyki, więc idziemy teraz do środka, napijmy się jeszcze raz jakiejś kawy, herbaty, bo zimno, więc troszeczkę sobie posiedzimy wewnątrz, a z Wami widzę się później. Dobra, nie dzisiaj pora na granie, wracam do komputera, pokażę Wam coś ciekawego, chociaż fajna sprawa dla klientów, którzy mogą sobie przyjść, pograć trochę w bilard, w piłkarzyki i ten masaż też jest fajny. Ale idę Wam pokazać do komputera jedną fajną rzecz, którą mi dzisiaj tutaj zaprezentowano, na której poległem na samym początku. Chodźmy. A ze mną jest Sebastian, kierowca firmy Raben Transport, notabene znamy już się od dłuższego czasu. Bardzo dobry driver z Ciebie i dzisiaj wspólnie będziemy odbierali nowego Actrosa. Nie mam dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o jazdę. Pomożesz trochę?
Postaram się pomóc Ci. Ty masz dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o jazdę, więc mam nadzieję, że tutaj więcej będzie można w tej kwestii zrobić, ale w pierwszej kolejności chcę Wam pokazać stronę, którą mi zaprezentował dzisiaj Sebastian, niebądździki.pl. Pierwotnie ta strona została stworzona dla nas, dla kierowców grupy Raben, ale została też udostępniona dla szerszej grupy kierowców, żeby pokazać im, jak trzeba zachowywać się na drodze, a propos bezpieczeństwa, użytkowania dróg. No właśnie, bo to nie trzeba być kierowcą zawodowym, żeby rozwiązać. Ja od razu powiem wprost, na pierwszym zadaniu poległem, przyznaję się bez błędu, teraz staram się to poprawić, ale nie chcę Wam zdradzać do końca, o co w tym wszystkim chodzi, z tego względu, że z jednej strony jest to strona, która ma tutaj pokazywać kwestie bezpieczeństwa, ale warto to sprawdzić na własnej skórze, wejdźcie poniżej, link niebądździki.pl, a ja staram się poprawić swoje ostatnie błędy przy rozwiązywaniu tych testów. A póki co mam nadzieję, że już tego aktorosa mamy gotowego, że już formalności są dokończone. Nie mogę się doczekać. Chętnie bym sobie zagrał w ten bilard czy te piłkarzyki, ale to na następny raz sobie zagramy. Lecimy? Lecimy, czeka przed tobą. Piona i lecimy. No to już jesteśmy na ostatniej prostej. Jest ze mną pan Grzegorz Radomiski. Witam serdecznie. Dyrektor sprzedaży samochodów ciężarowych. Widzę już magiczny kluczyk od Mercedesa, więc jedziemy zaraz. Tak. Mam zaszczyt przekazać panu ten skromny kluczyk i życzyć szerokiej drogi i powodzenia. Dziękuję. Szkoda, że to nie moje auto, ale chociaż się nacieszę jadąc do grupy Raben. Do zobaczenia. From the law, hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night, try to catch me howling at the moon. Ojej, jak ja lubię ten fotel. Tego mi brakuje w autach osobowych, żeby poprawić jeszcze ten komfort podróży. Szczególnie jak ty, gdzie spędzasz bardzo dużo godzin za kierownicą. Oczywiście wszystko zgodnie z przepisami, kartą w tacho i... Dotyczących pracy kierowcy. Dokładnie. Jakby na to nie patrzeć. Mega jestem Ci wdzięczny, że mogłem dzisiaj z Tobą jako kierowcą zawodowym przejechać się odebrać nowego aktorosa, przywieźć go tutaj do firmy Raben i móc zrobić te pierwsze kilometry. Dla mnie auto mocno się zmieniło względem poprzednika, tym bardziej, że w zeszłym roku, jak dobrze pamiętacie, miałem okazję testować poprzedniej generacji aktorosa. Nawet jedną noc spałem w nim. Chciałem zobaczyć, jak to jest. To, co dla mnie się zmieniło w tym aucie, teraz tak mówię po tych pierwszych, co to jest 60 km, no ale jakby nie patrzeć, to już jakiś pierwszy dystans, to te ekrany, brak lusterek, dla mnie jest to wręcz genialne, ten słupek był strasznie szeroki wtedy. Czy też to odbierasz tak jeżdżąc, bo tak. Miałeś okazję już jeździć nowym aktorem? Tak, tak. No, wynika to wszystko z jazdy, tak, mamy bardzo dobrą widoczność w szybie od strony kierowcy, czy od strony pasażera, kamery, które nam zastępują lusterka, otwarły nam szersze pole widzenia, tak? W momencie dojeżdżania do rąd, do krzyżówek. Poprawia się bezpieczeństwo, poprawia się nawet dla kierowcy i innych na drodze. Dla innych też użytkowników i jak również dla nas, tak? Co wpływ ma też na płynność jazdy. Nie trzeba stawać, zachowujemy się. Jest ta jazda bardziej płynna, czyli ekonomia tutaj w tym wszystkim się poprawia. I bezpieczniejsza. No właśnie, to co tu zauważyłem, to tak. Ekran przed oczami kierowcy, nie ma już analogowych zegarów, dodatkowy ekran z ustawieniami. Tak. Więc jakby bardziej przejęte jest to już z aut osobowych, można powiedzieć, że taki dosyć mocny krok do przodu, jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu. No i jest mnóstwo rzeczy, których tutaj nie widać, jak chociażby cała elektronika związana z bezpieczeństwem. Mamy aktywny tempomat, tak. Mamy asystenta pasa ruchu, mamy system autonomicznej jazdy, oczywiście lekko biorąc w cudzysłów, no bo jeszcze nie można całkowicie jeździć bez kierownicy. Tak, jakby drugiej generacji. Tak, już, czyli nie? Poprawianie jakby funkcjonalności kierowcy za kierownicą, bo no dobrze wiemy, kierowca zmęczony jechać nie może, ale nie te powinien. Systemy, więc właśnie, te systemy jakby cały czas nad nim gdzieś tam czuwają. Tym bardziej, że
twoje życie to jest przede wszystkim jazda, tak? Ty jesteś cały czas gdzieś w podróży, na tyle, na ile możesz, tak. Więc to jest twój drugi dom, jakby nie patrzeć na no, to, można tak? powiedzieć, że tutaj w ciężarówce kierowca zawodowy spędza no, więcej czasu niż niedługo w domu, tak? No więc właśnie, jakby na to nie patrzeć. Więc mówię, moje pierwsze wrażenia są bardzo dobre, jeżeli chodzi o jazdę nowym Actrosem. I jedna najważniejsza rzecz, o co żeście pytali przy testach poprzedniej generacji Actrosa, co myślisz o nowej skrzyni biegów? Bo wtedy wstawiłem zdjęcie i było Waldek jak skrzynia biegów. Faktycznie w poprzedniej generacji ona lubiła się gdzieś tam zachwiać, jak się do ronda dojechało, a widać, że jest zmieniona i elektronika, softem wszystkim i nie tylko, i ta skrzynia zaczęła już funkcjonować i pomagać mocno kierowcy w jeździe. I ja to poczułem dzisiaj. Właśnie, więc... to ty powinieneś się tak. wypowiedzieć. Ja, bo może być, że będę mówił na stronę Mercedesa, ale użytkując tego, ten samochód, no okazuje się, że naprawdę Mercedes poprawił to i to bardzo, bardzo mocno poprawiony jest ten system. Super. Pracy skrzyni biegów miałeś okazję tak. to wytestować. I to jeszcze powiem wam już tak na podsumowanie, że faktycznie chyba każdy kierowca idąc na kategorię C, E do C i tak dalej powinien mieć godzinę rozmowy z kierowcą zawodowym, który by trochę bardziej w tym wszystkim pomógł i pod kątem właśnie promowania bezpiecznej jazdy i sposobu stylu jazdy, bo tak, bo dzisiaj bardzo dużo się dowiedziałem, czego się w ogóle nie dowiedziałem nigdy na kursie, więc naprawdę jestem ci mega wdzięczny. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie okazja gdzieś tam się przejechać, więc super, dzięki serdeczne za rozmowę. Więc bardzo mi miło cię gościć. A teraz jeszcze nie koniec tego zadania na dzisiaj. O! Jeszcze ostatnia próba dla ciebie będzie taka. Mhm. Spiąć cały zestaw, przygotować się do drogi. Już jestem spięty. Przygotować się do drogi i zobaczyć to, co powiedziałeś przed chwileczką. Nie tylko otoczkę całą, że o, aha. siedzimy w ciężarówce, tu aha. mamy fajny system. O. Jak wygląda praca kierowcy od początku do końca, czyli tak, przygotować sobie zestaw. Czyli podepniemy na czepę, tak? Podepniemy na czepę, zdejmujemy nadkola, podpinamy na czepę. Działamy. Okej, okay, dobra. O, jako kierowca zawodowy, to jeszcze powinienem mieć buty tutaj zostawione. Specjalnie. Już się nie mogę doczekać. A, tu jest schowek, tak? Czyli tak, zaczynamy działanie, tak? Dobra, po kolei wszystko. Czekam dzisiaj na instruktaż. Dobra. Pod marynarkę jak znalazł, nawet w miarę pod kolor. Tak. Więc będzie dobrze. Co będziemy tutaj robić? W pierwszej kolejności... Załóż je. Załóż rękawice, dobra. Misja 1 już jest w tym momencie spełniona. To jest ta niższa wersja, lowliner, tak? Tak, czyli... tak. Przystosowana do transportu Megi. Ile maksymalnie wchodzi do naczepy? Około 100 metrów, tak? 100 metrów. 100 metrów sześciennych. Dobra, pięknie. Pierwsze, pozwól tu. Dobra, raz, to już wiem jak. Dobra. Dwa. Ula. Trzeba zdjąć, żeby po prostu nadkola przeszkadzają, tak? Wtedy. Nie pourywać ich. Dobra, drugie już sobie sam odepnę. Dobrze. Człowiek się uczy. Tak. Ula. Tak. Nie, jest to taka łatwa praca. Przekazuję ci. Fajna sprawa, muszę to wziąć, jak będę z gubałówki zjeżdżał, bo... Czekając w międzyczasie, jak Sebastian tutaj podpina nadkola, ja już się mentalnie przygotowuję do tego, że za chwilę będę jechał pierwszy raz w życiu z naczepą. Ja wiem, że wielu z was jeździ jako kierowcy zawodowi i dla was to nie jest jakby żadna nowość, aczkolwiek dla mnie będzie to trochę większe przeżycie. Z tego względu, że idąc na kurs prawa jazdy, jeździmy owszem ciężarówką, ale mamy krótką przyczepę, a tutaj już ta naczepa będzie już ładnym, solidnym zestawem. Nie mogę się doczekać. Podobno też będę miał parkować, podjeżdżając pod rampę, więc mam nadzieję, że to wszystko jest tutaj dobrze ubezpieczone. Dobra, ściągamy rękawice i na pokład. Gdzie to się tutaj otwierało? Wiesz, człowiek się musi uczyć wszystkiego po kolei. A, dobra. Wiesz, ja testowałem jak poprzedniego Actrosa, ale to co ja, tylko na zakupy do marketu nim jeździłem, więc wiesz, tyle dobrego. To zaraz mi pokażesz, która to będzie naczepa. Dobra, rękawice już mamy. Co dalej? Co mam robić? Wyciągniesz klin. Dobra. Klin klinem. Klin klinem. Tutaj mamy taki uchwyt. Solidny. Dobra. Tak to wchodzi? Tak, 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 ale tu. O, właśnie. Dobra. Tak.
zabezpieczyć. Oddałeś dźwignię. Mamy to. Mamy. I teraz tak. Odbijamy hamulec, wyłączamy. Jak to zrobić? Czerwony guzik wciśnij. Wcisnąć? Tak. Nasze podpory trzeba podkręcić do góry. Mogliby to zautomatyzować. No, mogliby. Ale trochę ruchu nie zaszkodzi. Spokojnie, ja się tylko uczę. Jeszcze? Jeszcze troszeczkę. Jeszcze, do końca, jeszcze. Tak? Dobra. I schowamy. Pomóż mi, jak możesz. Mamy zabezpieczone. No i ustawiamy się pod rampę numer 100 celem przeprowadzenia załadunku. Czuję się jak na egzaminie prawa jazdy. Dobrze. Dobrze, panie egzaminatorze. Zdejmę rękawice i sekundę odpocznę. Jeżeli jest po czym. Żartuję, idziemy. Sebastian wprawiony to wsiadł szybciej ode mnie. Ale dobra, jesteśmy już na bujającym fotelu. Chyba sobie pożyczę od ciebie ten fotel dzisiaj. No przyznam szczerze, moja pierwsza przygoda, jeżeli chodzi o tak długi zestaw. Ile on teraz może mieć metrów jako cało? 17,50. Dziękuję, tyle w temacie. Troszeczkę dłuższe od mojej BM-ki. Cóż teraz? Jedziemy pod rampę 100. Dobra. Do załadunku. Przerzucamy sobie D. Odbija automatycznie. A, odbija automatycznie, no tak. Kieruneczek na prawo. Jest podpięta, bo jedzie z nami. Jeszcze tak. No i to jest to, czego nie ma na kursie prawa jazdy, czyli nawet godziny jazdy z naczepą, gdzie ja już czuję, że ten zestaw jest, że już lekko ścina, mogłem szerzej wypuścić. Troszeczkę. Ale powiem ci tak, teraz widzę... Trzymiemy się lewej strony. Dobra, teraz widzę, jak ta kamera faktycznie pracuje na boki. Tak. Odchyla się. Tak. Gdzie no, normalnie w tych lusterkach nie widać byłoby standardowych wtedy tego. Pod rampę numer 100 powiadasz. Tak. Już widzę ten koło tego kontenera 7204. Dobra, czyli muszę się tutaj złamać. A, zanim to robimy, tak, dobra. Tak, setkę jest jeszcze. Kieruneczek. Stresuję się gorzej jak na kursie. Tutaj. Łamiemy się zestawem. O, jest kawał. Dobra, dobrze mi instruujesz, bo to jest, wiesz... Jeszcze trochę podciągnąć, dobra. Podciągniesz się, wyprostujesz mniej, wtedy kręcisz. Dobra. Awaryjeczki. Awaryjeczki, powoli. Dajmy znać. No, teraz. Nie kręć na razie. Tak jak idzie? Tak jak idzie. No, muszę przyznać jedno, to co mówię na samym początku, wielki szacun dla kierowców zawodowych, bo to tak się wygląda fajnie, jak się z góry gdzieś obserwuje. Dziękuję, że ktoś tego nie docenia. Nie wszyscy to rozumieją. Tym bardziej ja to doceniam, jak dzisiaj z ogranicznikiem prędkości, żeśmy równiuteńko jechali tyle, ile należy, więcej się po prostu nie da, że czasem ci kierowcy gdzieś się muszą wyprzedzać, żeby dojechać też na czas do domu, tak? Żeby gdzieś tam pauzę złapać w dobrym miejscu, więc szacun za to wszystko. Tak. Pierwszy raz dzisiaj miałem możliwość jechać z naczepą i to jeszcze dzięki serdeczne za tak trudne warunki z parkowaniem, ze wszystkim, można powiedzieć, że kompleksowa usługa. Nie jest to proste. Muszę wam powiedzieć jedno, na pewno te wyświetlacze dużo pomagają, te kamery z zewnątrz, ta cała elektronika wspiera kierowcę, bo na tym to ma polegać, że kierowca ma mieć po prostu łatwiej, spędzając... Dobry komfort i zarazem wykonywać swoją pracę bezpiecznie. Tak, spędzając tyle czasu gdzieś tam w samochodzie, tu non-stop się coś dzieje, cały czas jest szum jak w takim ulu, ale to po prostu pracuje, więc naprawdę dzięki wielkie serdeczne. Dzisiaj za masę ciekawych informacji.
do kamery i nawet poza kamerą, żeśmy cały dzień spędzili razem i to na pokładzie Actrosa i później z naczepą. Mam nadzieję, że któregoś razu, jak tylko zrobię uprawnienia na przewóz towarów, to któregoś razu sobie wsiądziemy i pojedziemy sobie w trasę dłuższą. Więc dzięki serdeczne za wszystkie kwestie też związane z bezpieczeństwem, bo to jest niezwykle istotne. A Was jeszcze raz serdecznie zapraszam na stronę Nie Bądź Dziki, bo zacząłem sobie dzisiaj tą stronę sprawdzać i faktycznie wiele rzeczy nam umyka jako kierowcom. To nie tylko jest nawet pod kątem kierowców zawodowych, ale każdego kierowcy. Warto wejść na tą stronę, bo fajnie jest to przygotowane i można sobie zobaczyć, co umysł ludzki w sprawie kierowania autem jest w stanie tutaj poradzić i jak poprawić swoje kompetencje na drodze. A zarazem bezpieczeństwo swoje i innych. Dokładnie. Sebastian, dzięki serdeczne. Proszę. Mam nadzieję, że nie ostatni raz się spotkamy. A póki co, żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!